Znajdujemy się na krakowskim rynku, gdzie właśnie rozpoczął się finisz 73. Tour de Pologne. A co ma wspólnego wyścig Tour de Pologne ze Światowymi Dniami Młodzieży, do których dni nieubłaganie odlicza czas na Wieży Mariackiej? Otóż organizatorzy Tour de Pologne postanowili przekazać Światowym Dniom Młodzieży rower, który polska akcja Caritas sprzeda na aukcji, a pieniądze z aukcji zostaną przekazane potrzebującym. Również od dzisiaj Bazylika Mariacka będzie miejscem, gdzie będzie odbywać się Festival of Mercy, na który serdecznie zapraszamy. Już od godziny 18 będzie można posłuchać zespołów grających chrześcijańską muzykę z całego świata. Mam nadzieję, że widzimy się dzisiaj. Mam ze mną wolontariuszki Światowych Dni Młodzieży. Wolontariusze rozpoczęli swoją służbę już dzisiaj. Powiedzcie mi, jesteście podekscytowane Światowymi Dniami Młodzieży? No tak, bo to na pewno duże takie wyzwanie dla Krakowa. Cały rok czekamy na to wydarzenie. No właśnie, cały rok się na to nastawiamy. My jesteśmy akurat w tym wolontariacie krótkoterminowym, więc dopiero zaczynamy szkolenie. No ale się dopiero w to wdrażamy i dzisiaj właśnie lecimy, śpieszymy się na drugą część tego szkolenia. Słuchajcie, jesteśmy na rynku, gdzie mamy drugą dużą imprezę dzisiaj w naszym mieście. Tour de Pologne 73. Jak myślicie, czy papież ma rower? Dlaczego nie? Poprzedni nasz święty Jan Paweł II chodził po górach, więc Franciszek może mieć rower. Powiedzcie mi, do jakich sekcji zostałyście przydzielone na Światowe Dni Młodzieży? Na czym będą polegały wasze konkretne zadania? Zostałyśmy przydzielone do logistyki. Na razie jeszcze nie wiemy, mamy mieć dopiero w tym tygodniu szkolenie szczegółowe, ale pewnie przy właśnie rozwożeniu towarów i przy zarządzaniu będziemy. Czyli rozumiem, że specjalizujecie się w zarządzaniu. No, no to jest. Słuchajcie, dzisiaj również rozpoczyna się Festival of Mercy, który będzie miał miejsce w Bazylice Mariackiej, która jest tuż za nami. Wybieracie się na jakieś koncerty? Oczywiście, że tak. Planujemy przez cały tydzień uczestniczyć. No, zobaczymy, jak się wyrobimy właśnie ze szkoleniami, ale mamy nadzieję, że będziemy mogły wykorzystać ten czas dobrze. I na koncerty, i na msze, i na uwielbienia, i na wszystko. Znacie jakieś zespoły, macie swoje ulubione, czy dopiero tutaj będziecie się zapoznawać z muzyką chrześcijańską? Znamy chyba dwa, bo jest Nie ma gotu i Exodus 15, te znamy. Świetnie, czyli rozumiem, że będziecie polować właśnie na koncerty tych grup. Tak, na pewno na tym przyjdziemy. Zrobiłyście już sobie zdjęcie pod zegarem, który odlicza czas do Światowych Dni Młodzieży, bo to jest obowiązkowe selfie wszystkich wolontariuszy. Nie byśmy jeszcze w takiej przyjemności. No musimy to nadrobić dzisiaj. Wszystko przed nami.